Szanowni Państwo, chcielibyśmy, wysłuchawszy tutaj tylu bardzo ciekawych referatów na temat tego, jak cyfryzować i po co cyfryzować, z pewnym takim założeniem, że to pewnie będzie wykorzystywane, że są pewnie gdzieś badacze na świecie, którzy skorzystają z tego albo z innego sposobu czy naszej wizji cyfryzowania. Myśmy tutaj we dwoje pod nieobecność naszej koleżanki trzeciej współautorki chcieli pokazać, do czego my to wykorzystujemy. A więc chcieliśmy spojrzeć z drugiej strony, do czego rzeczywiście korpus diachroniczny, a więc zbiór tekstów obejmujących ileś dziesiąt albo ileś set, jak my byśmy chcieli, lat, do czego tak naprawdę może służyć i jakie widzimy z tym związane problemy metodologiczne przy cyfryzacji właśnie. Więc liczymy tutaj na pewnego rodzaju synergię, liczymy na jakąś informację zwrotną i my też taką informację zwrotną chętnie będziemy dostarczać. Chodzi o to, że państwo cyfryzujące i my korzystający z efektów państwa cyfryzacji mamy wspólne interesy i dobrze byłoby, gdybyśmy zaczęli rozmawiać. Więc do czego korpus diachroniczny w badaniach językoznawczych może być wykorzystywany lub jest wykorzystywany? Otóż w ostatnich kilkudziesięciu latach, kiedy zaczęliśmy, my, czyli ludzkość, cyfryzować zbiory tego świata, okazało się, że nagle spojrzenie masowe może dać odpowiedź na pytania na skalę, o której nie mieliśmy przedtem nawet pojęcia, o której nawet nie marzyliśmy. Jesteśmy w stanie nagle korzystać ze zbiorów wielomiliardowych, mam tu na myśli liczbę słów, które zupełnie inaczej każą zadać pytania o to, czym jest na przykład język w swoim rozwoju. Szczególnie jeśli się spojrzy na prace powstające w latach 50., 60. czy 70., które były de facto pewnymi mikroanalizami opartymi na wybitnej znajomości tekstów przez wybitne jednostki. Tutaj przed chwileczką widzieliśmy rozmyślanie przemyskie. Otóż nieżyjący już profesor Twardzik z naszego instytutu całe życie poświęcił na wydanie tegoż właśnie rozmyślania przemyskiego i to była jedyna znana mi osoba, która znała wszystkie teksty staropolskie na pamięć, ale wszystkie teksty staropolskie to jest mnóstwo, to jest 120 tysięcy słów, ale co to jest 120 tysięcy słów? To jest dalej nic. No więc my tutaj mówimy o skali większej, o skali 10, 100 czy 1000 czy 10 tysięcy razy większej. I żeby pokazać Państwu przykład, to przykład takiego spojrzenia na rozwój języka na przykładzie korpusu COHA, Corpus of American Historical English, który ma 400 milionów segmentów, czyli słów, jak można się przyjrzeć rozwojowi języka na tym przykładzie. I tutaj przykład, który pokazuje, to jest praca, którą będziemy za niedługo publikowali, praca, która, jak nie powiedzieć, aplikuje, która używa metody nowatorskiej wprowadzonej przez nas do tego, żeby zbadać dynamikę zmiany w języku. Chodzi o to, że patrzymy, czym się różnią, ale w sposób masowy, teksty powiedzmy wydane przed 1831 i po 1831. Zapisujemy gdzieś te zmiany. Potem przed 1832, po 1832. Zapisujemy zmiany. I tak jedziemy przez całe 200 lat rozwoju języka angielskiego, żeby zobaczyć, w których momentach ta zmiana języka przyspiesza. I się okazuje, że przyspiesza gdzieś do momentu wojny secesyjnej, a potem znowu hamuje. Potem znowu przyspiesza w czasach koniunktury przed wielkim kryzysem, przed wielką depresją i znowu powolutku hamuje. No więc tego typu badania możemy robić, mając duży korpus. Mało tego, możemy zapytać, a któreż to słowa są odpowiedzialne za te zmiany tak naprawdę? Bo to jest rzecz ciekawa, prawda? Też Państwo by chcieli wiedzieć, cóż to za słowa odpowiedzialne są za zmiany w języku angielskim czy amerykańskim. I tych słów jest kilkadziesiąt, czy właściwie kilkaset, ponad 150, które za zmianę odpowiadają. I ta zmiana w piękny sposób wije się takimi sinusoidami. Są słowa, które w pewnym momencie bardzo mocno ważą na zmianie, w pewnym momencie się wycofują. Tu Państwo nic z tego obrazka nie wyczytają, ale jak się skupię na kilku słowach, coś okazuje, że coś takiego jak genetywus saksoński, to apostrof S, to są lata 20-30, kiedy to słowo po prostu bardzo dużo zmienia w języku. I kilka innych tego typu słów funkcyjnych, słów gramatycznych, jak się okazuje, czegośmy oczywiście nie wiedzieli, nie przypuszczali, nie mieliśmy pojęcia, że tak będzie. Zmiana w języku oglądana tak en masse okazuje się, że nie polega na zmianach tych słów kluczowych dla kultury, ale tych drobnych językowych, tych budulców języka. I teraz po co ja o tym wszystkim mówię, prawda? Tak aż czekam, że ktoś z Państwa wstał, ale na szczęście nikt tego nie robi i zapyta, ależ do licha człowieku, co nam tutaj głowę zawracasz jakąś Ameryką? My jesteśmy w Polsce, chcielibyśmy o polskim języku się coś dowiedzieć. Furda Ameryka, prawda? I mają Państwo rację, bo
Tylko problem polega na tym, że my tego korpusu nie mamy. Problem polega na tym, że nasze studium za pieniądze polskiego podatnika robimy na materiale angielskim, dlatego że materiał angielski jest, materiału polskiego nie ma. Po prostu nie ma. Pani Magda mi zadakła, mówiąc, że to nie jest aż tak znowu źle. Troszkę jest. I o tym troszkę pani. No po takim wstępie już nie mogę nie powiedzieć, że jest źle. Jest źle. Badania, o których mówił profesor Eder, są możliwe, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy pracować razem, kiedy będziemy cyfryzować zbiory, wypracujemy standardy do tego, żeby te zbiory ucyfryzować w cywilizowany sposób, który byłby później użyteczny, który byłby, jak powiedział Jarosław Lipszyc, future proof. Czy mamy takie zbiory? Mamy. Państwo przez cały dzień pokazywali, że pracują nad takimi albo podobnymi zbiorami. My w historii rozwoju naszego Instytutu, Instytutu Języka Polskiego, również pracowaliśmy nad zbiorami, nad słownikami, które siłą rzeczy patrzą na wszystkie zjawiska dokładnie w ten sam sposób. Hasła słownikowe nie różnią się aż tak znacząco objętością, prawda? Mamy hasło, które ma, nie wiem, dwie strony, mając 14 znaczeń i hasło, które ma pół strony, mając 3 znaczenia. Wydawca słownika wie, że musi poświęcić prawie tyle samo uwagi każdemu zjawisku. Teraz jak tego rodzaju patrzenie jest w stanie nam pokazać zmiany w języku, rozwój języka, a co za tym idzie rozwój społeczności, rozwój społeczeństwa, rozwój cywilizacji. Mamy słownik staropolski, mamy słownik XVII wieku, mamy zbiory współczesne i teraz dlaczego w takim razie dostrzegamy tutaj problem? Problem jest w tym, że nie mamy zbiorów, które są w jednej konwencji i które służą jednemu celowi. Oczywiście taka praca to praca naprawdę wielu osób. Praca naprawdę niewyobrażalnie ciężka, żmudna, no mitręga. Porównać wszystkie możliwe wydania, przepisać, później wypracować jedną konwencję tego opisu. To wszystko nie byłoby wykonalne, gdyby nie istniejące już zasoby i zbiory, które mogą Państwo zobaczyć. Taka praca to też przede wszystkim dbałość o najmniejsze szczegóły. No ale zaraz, chcemy patrzeć zgrubnie na język, więc patrzenie na szczegóły stoi troszkę w kontradykcji. To wszystko da się wypracować, tylko potrzebujemy do tego korpusu. Teksty, którymi dysponujemy, pokrywają pewne ramy czasowe. Mamy doskonale ucyfrowane wszystkie materiały, które w sumie, o których możemy mówić od początku Dagome Judex. I więcej ich już raczej nie będzie. Natomiast chciałabym zwrócić Państwa uwagę na tę jedną lukę tutaj. To są czasy zaborów, czasy rozbiorów. Tych tekstów praktycznie nie ma. Nie ma ich w wersji cyfrowej, takiej, która byłaby później przerabialna, z którą można by było współpracować. Tak więc mamy korpus, można powiedzieć mamy korpusik, korpusiątko, na 12 milionów słów, to jest nic przy 400 milionach słów takiej kochy. Czyli Corpus of American Historical English. 12 milionów, jeszcze rozłożone na kilkaset lat. Pani tutaj pokazywała przed momentem, że tam są te dziury, ta dziura z początku zaborów i druga dziura, współczesna dziura, może ja cofnę, dziura, którą zawdzięczamy prawom autorskim. Ta dziura jest efektem tego właśnie. No? To jest dzisiaj minus 70 lat. Widzą Państwo, że tam jest biało, a być biało nie powinno, powinno być niebiesko. Więc pytanie, mając tylko 12 milionów słów, czy jesteśmy mimo to w stanie coś tam znaleźć? I tutaj znowu o innym z naszych projektów, o projekcie badającym zmianę diachroniczną na takim maluteńkim podkorpusie. Czy jesteśmy coś w stanie powiedzieć? Jeśli wiemy, że nastąpiły zmiany w historii języka polskiego, na przykład wszytko, wszytkiego, wszytkiemu i tak dalej, wszystkie formy flekcyjne na wszystko, wszystek, wszystkiemu. A tego typu zmiany wiemy, że istniały, czy jesteśmy w stanie je zaobserwować. Czy na przykład zmiana, wiemy, że wycofuje się imię słów uprzedni z polszczyzny, zrobiwszy, znalazłszy, tego jest coraz mniej. Ale są też zmiany, których się nie spodziewaliśmy. Na przykład zmiana w liczbie, czy też we frekwencji spójnika że.
zmiana we frekwencji spójnika rze, która nie jest tylko zmianą we frekwencji spójnika, ale w pewnej frazy dopełnieniowej, prawda? Więc pytanie teraz, które staraliśmy się zadać w tym studium, czy można wymodelować zmianę? Czy jest jakiś sposób, który by taką zmianę był w stanie opisać za pomocą języka formalnego, za pomocą języka modelu matematycznego? Takie modele zostały zaproponowane w naukach ścisłych wiele lat temu w postaci tak zwanej regresji logistycznej do językoznawstwa. Zaproponowali ją radzieccy uczeni, państwo piotrowscy. Stąd to się nazywa prawem Piotrowskiego. Nie wiadomo dlaczego nie Piotrowskiej, tylko Piotrowskiego, w to nie wchodzę. Więc pytanie, czy da się taką zmianę wymodelować? To jest zmiana formy zwiększy i wszystkie inne derywaty na większy. Może wyłączę tutaj trend. Jak państwo widzą, w pewnym momencie ta zmiana się zaczyna. Jest kilku szaleńców, którzy zaczynają mówić inaczej. Potem zmiana gwałtownie przyspiesza, a potem zostaje kilku rarogów, którzy jeszcze wolą trzymać starą formę, ale i oni wcześniej czy później umrą. I mamy już nową formę, prawda? I się okazuje, że można do tego dopasować model matematyczny. Więc nawet na tak malutkim zbiorku można pokazać sporo. Co więcej, celem naszego studium, czy celem tego projektu jest pokazanie, a jak te zmiany ze sobą współgrają, jeśli ich wezmę 5 czy 10, czy można mówić o takim przełomie, powiedzmy, w wieku XVII, czy też może te zmiany są rozciągnięte przez 200 lat. Wychodzi na to, że są rozciągnięte przez 200 lat. Więc nawet mając malutki korpus, można już coś powiedzieć, ale to coś to jest mała namiastka tego, o czym marzymy i o marzeniach znów pani. Tak, najpierw depresja, teraz marzenia. Zmiany, o których mówił profesor Eder, nie dałoby się prześledzić, gdybyśmy nie wiedzieli, co przechodzi w co. Tak? Tutaj operujemy na korpusiątku, które jest niezlematyzowane, więc możemy włożyć w komputer formę słowa i włożyć inną formę słowa i zobaczyć, jak te formy zachowują się względem siebie. Jednak nie na tym polega badanie korpusowe. To dane powinny nam mówić, czego szukamy, a nie my powinniśmy modelować dane. Dlatego właśnie jest nadzieja. Biorąc udział w licznych aktywnościach i na naszym podwórku i na podwórku europejskim, zobaczyliśmy, jak robi się to w innych krajach. I tutaj nie tylko w Stanach Zjednoczonych, w Czechach, w Słowenii, w Bułgarii, biorąc udział w grupie Distant Reading czy Computational Stylistic Group, jesteśmy w stanie czerpać z doświadczeń naszych sąsiadów i też uczyć naszych sąsiadów wspólnych doświadczeń właśnie stworzeniem korpusu. Nie dałoby się nam przeprowadzić żadnego z tych eksperymentów, gdyby nie Polona, gdyby nie wolne lektury, gdyby nie Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego i gdyby nie inicjatywy, a więc masa krytyczna, która już istnieje w środowisku. I potrzeba zgłaszana nie tylko przez językoznawców, ale też przez historyków, socjologów, socjolingwistów. Do czego dążymy? Dążymy do tego, co to jest. To jest rozpoznany tekst, tak? Komputer jest w stanie nam powiedzieć, co znaczy dane słowo, jakiego jest, jaką ma przynależność. Czy to jest właśnie implementacja parsera. Tak, to jest implementacja parsera, tak wygląda implementacja parsera, dokładnie. Z dezambiguacją, tak, żeby było jeszcze śmieszniej. Czyli komputer jest nam w stanie powiedzieć bez naszej ingerencji, co znaczą poszczególne słowa. Oprócz tego mamy OCR-y, o których dzisiaj już zostało wspomniane. I tak jak mówił nasz przedmówca, od jakości OCR-ów bardzo wiele zależy. I prawda jest taka, że od momentu, w którym posiadamy dobre OCR, jesteśmy w stanie dopiero uprawiać naukę. Czyli to, co teraz, wszystko to, co państwo mówili, dla nas jest tak naprawdę krokiem startowym. Przy czym OCR-y mają bardzo, bardzo różną jakość, od naprawdę 7% skuteczności odczytania do 85% skuteczności odczytania. I teraz to jest jeden z OCR-ów, który można znaleźć na Polonie. Proszę zwrócić uwagę, że litery zostały rozpoznane, natomiast wyrazy nie są rozpoznawane jako całostki. I teraz przychodzimy w sukurs.
I chcemy pożenić metodę OCR z metodą HTR, czyli rozpoznawania rękopisów, które rozpoznaje i bazuje na słowach. I jakby bazowanie na słowach i bazowanie na literach może da nam lepsze wyniki. Tutaj jest porównanie OCR-ów i HTR-ów dla korespondencji braci Grimmów. To oznacza tylko tyle, że HTR był bardziej skuteczny w porównaniu do OCR-ów w przypadku właśnie tych listów. Więc zmierzając do konkluzji i kończąc, dlatego że kończy nam się czas, mamy dzięki Państwu przede wszystkim świetne zasoby. Mamy też pomysły, co z tymi zasobami zrobić. Musimy tylko ze sobą rozmawiać, żeby wypracować pewne schematy i żeby to wszystko, co robimy, odbyło się z korzyścią nie tylko dla nas i dla pamięci o przeszłych pokoleniach, ale także dla użytku przyszłych pokoleń. Dziękujemy bardzo.